Witajcie u mnie na kanale. Dzisiaj taki film, że tak powiem, aktualizujący stan magazynowy mojego złomu. Takie różne pierdoły, takie jak twarde dyski. O, trochę mam telefonów komórkowych. Sobie zaktualizujemy, żeby tutaj na tej liście się wszystko wyświetlało tak jak trzeba. No to co? Zaczynamy. Dyski twarde. Tu mam na razie jedną sztukę, ale mam jeszcze cztery komputery do rozebrania, co będzie na filmie. 100 gram dysku twardego. Mam jedną taką kostkę RAMu. 20 gram. Coś zaważyła nawet. Tutaj mamy telefony komórkowe. Kilo 280 gram telefonów. Jeszcze nie wiem, co z nimi będę robił, czy pójdą na jakiś może odzysk złota, chyba że go je sprzedamy tak w całości. No zobaczymy, jak się uzbiera więcej. I teraz taki grubszy złom i od razu sobie poważymy pojemniki, w których są, żebyśmy mogli sobie szybko aktualizować w późniejszym czasie. Ja sobie zapiszę takim korektorem. On chyba mi się najlepiej sprawdza. Na początek kosówka. Tu mam tylko coś takiego, jak tutaj widać, wagę już sobie zapisałem wcześniej. Zobaczymy. 2,860 g. No tutaj mam 840. A tylko że ja ważyłem jeszcze bez tego, dlatego mogło się różnić. Waga zaktualizowana. Waga 860 gram. Tara 280 gram kwasówki. Teraz dalej. Kable. Tutaj wagi nie mam napisanej. Mi się zbierało coś takiego. Tak sobie zważymy sam pojemnik. Dwa kilo 940 gram. Niby pojemniki te same, ale wagą się różnią. A swoją drogą, jakbyście mieli gdzieś dostęp do takich pojemników, chętnie bym kupił jeszcze kilka sztuk. Jakbyście mieli do sprzedania. Ja już mam wagę napisaną, 2 kg 940 gram. Zgadza się. 920 gram. 920.
2920, zgadza się, jeszcze raz. 2920, to jest widocznie na pograniczu waży. Ta woda niestety ma zaokrąglenie do 20 gram. No to co, wrzucamy kabelki i ważymy. No tak, tylko by się zdało pierw starować. Tara, ciach. Mamy 4,80 kg kabli. Dalej. Płytki elektroniczne. Fajne są te pojemniki, bo sobie wywieziemy, załóżmy złą, nawet osobówką, później robimy ciach i pojemniki są płaskie. No dlatego mi zależy, żeby pozyskać jeszcze kilka sztuk takich, bo jakbyście chcieli sprzedać, byście mieli dostęp do takiego czegoś, to jestem zainteresowany. Kilo 840. Ok, sobie zapisujemy. Swoją drogą takie płytki też skupują. Jak wejdziecie do mnie na kanał, to tam na banerze kanału są linki. To jest firma Czech Recycling ze Zgierza. To nie jest żadna reklama, tylko ja po prostu do nich jeżdżę, bo mam do nich blisko. I takie coś też skupują, ogólnie całą elektronikę. Kilo 420 gram płytek elektronicznych. Oczywiście tam mają różne formaty tych płyt. Ja na razie wrzucam wszystko do jednego, a segregował będę później. Idziemy dalej. Aluminium odlew. Tutaj mam z ostatnich robótek wszystko. Ten pojemnik to sobie niedługo będę musiał wymienić na jakąś skrzynię o paletę, coś większego na pewno. No póki co jest. Ok, sterujemy. Dwa kilo 800 gram. Sobie zapiszemy.
2 kg 20 gram aluminium. To jest aluminium odlew. Tutaj mamy inny rodzaj aluminium. To sobie muszę sobie jeszcze jeden pojemnik zrobić. To będzie aluminium mix, a to będzie po prostu aluminium. I to sobie odłożymy. Czyli to jest zwykłe aluminium. Ustawujemy sobie 140 gram zwykłego aluminium. To muszę sobie osobny pojemnik zrobić. A tu jest aluminium mix. Pusty 2 kg 920 gram. Okay. Kilo 34 aluminium mix. Dalej idziemy. Teraz mamy mosiąc. Dużo tego nie ma. O, ta blaszka z elektromagnesu też się okazała mosiężna. Kilo 900. Pięćset 80 gram. Dalej. Miedziuszka, tylko że to jest miedź zwykła. Tego to naprawdę mamy malutko. Ale gram do grama się zrobi kilogram. Kilogram do kilograma się zrobi tona. 2 kg 920.80 gram. Przedostatni pojemniczek. Mieć mix. Tyle tego mamy. Kilo 720. A coś mi tutaj. Kurczę. 2 kg 820. No, taką mamy zapisaną. Muszę się uważać ten pojemnik.
Tak, nie sterowaliśmy jeszcze. Kilo 100 gram. I ostatni pojemniczek, puszki aluminiowe. To sobie gdzieś tam zebrałem w lesie. Kilo 800. Tutaj się zgadza, bo wcześniej to pudełko ważyłem. Przy okazji sobie zobaczymy, czy nie ma jakichś stalowych. Na szczęście nie. Okay. 540 gram puszek. I to wszystko, co mam. Zaraz wam pokażę, jak to u mnie stoi na regale. Zapomniałem, jeszcze tutaj mam takie coś jak procesory. To też skupują, tutaj w zależności od rodzaju. Ja na razie też wrzucam wszystko w jeden pojemniczek. No i jeszcze doważymy procesory. 60 gram procesorów. To niektóre procesory nawet dochodzą do 1200 zł za kilo. Dlatego warto je zbierać. Bo tam się różnią jakieś. Najdroższe chyba to są te starego typu 386. Coś takiego, nie? Dobra, idziemy na regał. No tutaj mamy regał złomiarza. Teraz nagrywam to z telefonu, więc jakoś może być trochę gorsza. Tutaj mamy rzeczy do rozebrania, co niektóre. Mamy agregat od lodówki. No, też ładnych parę kilo. Pompę głębinową. Tą pompę dla odmiany może spróbujemy naprawić. Tutaj mam silnik, ale ten silnik właśnie będzie do tego agregatu hydraulicznego i do nowej maszyny, którą będziemy robić, mam nadzieję, że wkrótce. No i tak się prezentuje mój regał. Tutaj mamy kable, aluminium, kwasówkę, puszki, butelki. Tutaj mam takie porężadzie. Człowiek nie wielbłąd, napić się musi. Kwasówka, miedziuszka i praktycznie do samego sufitu regałek jest. Teraz jak fajnie widać te wagi pojemników. Tutaj jeszcze mam takie rzeczy, które też będą do rozebrania. Te będą do przetopienia może, jak sobie zrobię kiedyś piec, bo tutaj jest aluminium, którego się nie da rozebrać. No co? Zapraszam do subskrypcji i do budowania coraz większego magazynu. Ja chcę to sprzedać dopiero przy następnym kryzysie, jak ceny znowu podskoczą na swoje maksima.
Zapraszam do subskrypcji. Łapka w górę, jeśli się podobało. I zapraszam do kolejnych filmów.